Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jednym z wielkich darów, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga, są nasze ręce. Człowiek ma dwie ręce, jedną do dawania, drugą do brania. Dwie ręce i 10 palców, bo jest 10 przykazań Bożych. Każdy przypomina o innym. Rąk używamy w dzień i w nocy, do mycia i do picia, w łazience do golenia, a w kościele do modlenia. Podziwiamy sprawne ręce fryzjera i kelnera, malarza i kucharza. O rękach mówimy w wymiarze symbolicznym. Ktoś, kto wszystko potrafi naprawić, jest złotą rączką, a człowiek leniwy ma dwie lewe ręce. Idąc na operację, pytamy o nazwisko chirurga i anestezjologa. Chcemy podczas zabiegu być w dobrych rękach. Kiedy chłopak oświadcza się dziewczynie, prosi ją o rękę. Ale najważniejsze to mieć czyste ręce. I wcale tu nie myślę o dezynfekcji, która usuwa wirusa z naszych dłoni. Czyste w wymiarze duchowym, bo kto ma brudne ręce, nie powinien, tak jak Piłat, umywać ich w wodzie samousprawiedliwienia, ale zwinąć w pięść, uderzyć się w piersi i powiedzieć ze skruchą: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Umyć te ręce w krwi Pana Jezusa w spowiedzi przy kratkach konfesjonału. A czy Pan Bóg ma ręce? Ma. Trójca Święta to Ojciec, który ma dwie ręce. Jedna to Jego Syn Jezus Chrystus, a druga to Duch Święty. Przy pomocy tych rąk Bóg Ojciec przyciąga nas do swojego kochającego serca. Pismo Święte mówi, że jesteśmy stworzeni z najlepszej gliny. Tak czytamy w Księdze Rodzaju. Jesteśmy jakby na kole garncarskim. Jedna ręka Pana Boga jest taka mocna, abyśmy z tego koła nie spadli, a druga taka delikatna, czuła, jakby macierzyńska, abyśmy nabierali właściwych kształtów. Żyjemy w rękach Boga. Kto żyje w rękach Pana Boga, to w nich umrze. Powie jak Pan Jezus na krzyżu: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha. W godzinie śmierci nie oddamy naszego ducha w ręce firmy pogrzebowej, najlepszych grabarzy ze Szczecina-Choszczna czy ze Stargardu, ale w ręce kochającego Boga. Dlaczego mówię tak dużo o rękach? Dlatego, że aniołowie są często przedstawiani jako ręce, ramiona Pana Boga, przez które Pan Bóg działa w świecie. To przez nich nami się opiekuje, chroni nas i nad nami czuwa. Ręką opatrzności Pana Boga są często aniołowie, na czele ze świętym Michałem Archaniołem. Dobiegają końca wyjątkowe 4 dni w historii tej parafii. Jeszcze takich nie było i może już nie będzie, bo to pierwsze rekolekcje, które głosił nie człowiek, ale Archanioł, święty Michał, obecny w znaku tej pięknej figury. W jednym z objawień powiada: ja jestem Michał, który rozstrzyga wszystkie bitwy. Jestem Michał, jedyny, przez którego wszyscy doznają miłosierdzia. Jestem Michał, marszałek Królestwa Niebieskiego. Jestem Michał, który stoi do dyspozycji Boga. Jestem Michał, który kroczy z tymi, którzy mają pełne zaufanie w Bogu. Jesteś Michał Archanioł, który służy ludzkości w całej prawdzie. Jestem Michał, który przyjmuje wasze modlitwy, błagania i dziękczynienia i zanosi je do Boga. Jestem Michał. On dał się nam troszeczkę poznać, ale żeby się z nim zaprzyjaźnić, to trzeba całego życia i dopiero w niebie będzie finał tej przyjaźni. Zobaczymy go już nie w znaku figury, ale twarzą w twarz, mówiąc głębiej, serce w serce. Chcemy na końcu tych rekolekcji zawierzyć się ręką świętego Michała. Widzimy te ręce na figurze. Jedna trzyma miecz, ale miecz jest z tyłu, a nie z przodu, bo święty Michał nie jest agresorem, ale obrońcą. On broni człowieka przed złem, przed szatanem, często przed naszymi emocjami, nad którymi nie panujemy. Niekiedy walczy z nami o nas samych, o dobrą jakość swojego życia. A druga ręka jest po to, by diabła mieć pod kontrolą, tak jak mówiłem, na małym palcu, na łańcuchu. Oto jego rola. Warto się jemu powierzyć, mieć takiego obrońcę. Kiedyś objawił się świętej siostrze Faustynie. Było to tylko raz. I powiedział znamienne słowa: Pan Bóg kazał mieć mi o ciebie szczególne staranie. Nie lękaj się. A potem napisała: czuję jego obecność i asystencję. Pojawił się i zniknął, ale ona czuła, czyli doświadczała jego obecności, asystencji. My nie musimy zobaczyć świętego Michała, choć wizje objawienia, każdy za nimi tęskni, ale żyjemy w wierze. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale kiedy jej się objawił, powiedział: Pan Bóg kazał mieć mi o ciebie szczególne staranie. To słowo szczególne jest kluczem do zrozumienia jego roli. On musi być kimś wyjątkowym, skoro ma takie szczególne staranie. Jego specjalizacja to walka duchowa. Anioł stróż ma o nas takie normalne staranie, standardowe. A święty Michał ma mega staranie, hiper staranie, ekstra staranie. Dlatego warto się jemu powierzyć. Można go porównać do ochroniarza. Wiemy, że ochroniarz najpierw ma słuchawkę w uchu, czyli widzi dalej i więcej. I tak samo ze świętym Michałem. On jest połączony z samym Panem Bogiem. Widzi dalej, wie więcej, pewne rzeczy przewiduje. Ochroniarz działa na zapleczu, uprzedzająco. Widzimy to w niektórych filmach, albo postrzegamy, jak VIP-y tego świata mają ochroniarzy. A więc dzięki ochroniarzom nie dotyka ich jakieś niebezpieczeństwo. Oni potrafią nastawić siebie, żeby uratować osobę chronioną. Tak działa święty Michał. Może osłabia zasadzki złego ducha. Przecież prosimy go w tym egzorcyzmie: a ty, wodzu niebieskich zastępów, przeciw zasadzkom i niegodziwościom złego ducha bądź naszą obroną. Może dzięki niemu mamy mniej pokus. Może przyśle nam opatrznościowego człowieka, da jakieś światło, umocni naszą wolę. Pewnie dopiero w niebie dowiemy się, ile zawdzięczamy świętemu Michałowi. Jak się jemu powierzyć? Przyjąć szkaplerz. to pewien rodzaj stroju. Wiemy, że bez stroju byśmy zmarzli. Strój chroni nasze ciało. Bez stroju słońce by mogło nas przypiec i mielibyśmy w lecie oparzenia 3. stopnia. Podobnie ten szkaplerz jest jak strój, który chroni w życiu duchowym. Diabeł nie lubi szkaplerza. Nieraz widziałem, jak jeździliśmy po Polsce z kopią figury świętego Michała, jak na opętanych próbowaliśmy nakładać szkaplerza, a zły się wściekał. I to strasznie. Pewien człowiek, który walczy z nałogiem, przyjął szkaplerz. I kiedy go ciągnie, aby znowu upaść, łapie za szkaplerz i mówi: Święty Michale, trzymaj mnie, bo ja nie mam siły, ciągnie mnie, abym nie popełnił głupstwa. I to pomaga, działa. Wielu z was, drodzy, dzisiaj przyjmie szkaplerz. Ceńcie to sobie. Jak się zniszczy, to go wymieńcie. Mówcie o mocy szkaplerza innym, bo kiedy powstał szkaplerz? Wtedy, gdy powstała ta modlitwa egzorcyzmu prostego. To wtedy nie tylko papież po wizji, którą miał, tą modlitwę napisał i kazał odmawiać w każdym kościele, ale wtedy też zostało powołane Bractwo Szkaplerza Świętego Michała Archanioła. My potrzebujemy ubezpieczenia. Każdy się jakoś ubezpiecza. Jakbyśmy nie mieli ubezpieczenia zdrowotnego, trzeba byłoby chałupę sprzedać, żeby zapłacić za te pobyty w szpitalu i wizyty u specjalisty. Ubezpieczamy samochód, ubezpieczamy bagaż, podróż zagraniczną, jak ktoś jedzie na pielgrzymkę, ubezpieczamy domy, pola, a tym bardziej trzeba siebie ubezpieczyć w wymiarze duchowym. I tym ubezpieczycielem, nad ubezpieczycielami jest święty Archanioł Michał. I to, że mu się zawierzymy, to tak, jakbyśmy obrali go za patrona. Każdy ma swoich patronów. Ja jestem Piotr, Józef, Paweł. Piotr i Józef to rodzice mi dali od chrztu, a Paweł to sam sobie wybrałem na bierzmowaniu. Każdy z nas ma przynajmniej 2 patronów, ale mamy też ulubionych świętych. Jedni czczą świętego Antoniego, inni Ritę, jeszcze inni Franciszka, ojca Pio. To jest stała lista naszych przyjaciół i pomocników, bo patron od łacińskiego pater, czyli ojciec, to opiekun. Troszczy się jak ojciec o nasze prawdziwe dobro. Mamy patronat medialny, jak chcemy nagłośnić jakąś imprezę, finansowy, jak potrzebujemy środków, żeby coś zorganizować, ale najważniejszy jest patronat duchowy. I takim naszym nowym patronem, potężnym, bo on sam patronował tym świętym, którzy są naszymi patronami, będzie Archanioł Michał. Święty Ojciec Pio pisał: dzięki niemu wygrałem wiele walk, a kiedy umierał, to przez dar bilokacji był widziany nie tylko w swoim pokoju, ale także przed tą figurą w cudownej grocie objawień na górze Gargano. Warto ze świętym Michałem żyć i warto z nim umierać. To obok świętego Józefa i Matki Bożej najlepszy patron na godzinę dobrej śmierci. Zakończę historią. Zdarzyła się pewnej wiejskiej parafii. Starszy człowiek wyszedł do ogrodu i sadził drzewo. Zobaczył to ktoś z sąsiadów i pyta: chyba nie oczekujesz, że będziesz jadł jabłka z tej jabłoni. Nie, nie jestem naiwny, wiem, kiedy się urodziłem, jaki jest mój PESEL. Ale widzisz, ja całe życie jadłem owoce z drzewa, które zasadzili inni. Chcę i po mojej śmierci ktoś jadł jabłka z jabłoni, którą ja dzisiaj sadzę. I to jest powołanie każdego z nas. Z pomocą świętego Michała zasadzić drzewo dobrego przykładu, modlitwy, życzliwości. Drzewo, które wyda wiele owoców. I kiedyś, teraz czy po naszej śmierci, ktoś będzie podchodził do tego drzewa i jadł dobre owoce naszego życia. Czasami takie drzewo trzeba podlać łzami i ufać, że ktoś po te owoce sięgnie. Jakie piękne drzewo zasadził święty Jan Paweł II. Jakie szerokie gałęzie miało i tyle owoców, że dzisiaj, już tyle lat po jego śmierci, a my karmimy się tym, co zostawił na drzewie swojego życia. Święty Michale, melduję, że rekolekcje w Pęzinie zostały zakończone. Czuwaj nad wszystkimi. Spraw, aby nikt z tej parafii nie dołączył do upadłych aniołów w piekle, aby wszyscy co do jednego, może po długiej czyśćcowej pokucie, znaleźli się razem z Tobą w tym samym miejscu, w domu dobrego Ojca. Amen. Teraz będzie akt zawierzenia świętemu Michałowi. Powstańmy. Odmówię modlitwę, a wy, drodzy, włączcie się w sercu i potem będzie egzorcyzm, ten, który omawiamy razem. Święty Michale Archaniele, stajemy przed Tobą w ostatnich minutach naszych świętych rekolekcji. Dziękujemy za Twoją obecność, opiekę i asystencję w całym naszym życiu. Ciebie dzisiaj na nowo obieramy za swojego szczególnego obrońca i orędownika i patrona nas, naszych rodzin i całej parafii. Pragniemy czcić Cię i szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, byśmy nie obrażali Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Zawierzamy Ci nasze dziś i jutro, nasze dusze i nasze ciała, nasze zdrowie i naszą chorobę, nasze życie i naszą śmierć. Zawierzamy dzieci, młodzież, dorosłych, małżeństwa, osoby samotne i osoby starsze. Wszystkich miej w swojej opiece. Przyprowadź do źródła łaski wszystkich, którzy utracili wiarę, osłabli, stali się oziębli, żyją w ciężkich grzechach, którzy potrzebują szczególnego nawrócenia. A nam w godzinę śmierci uproś pokój duszy i zaprowadź do Ojczyzny wiecznej. Amen. I wołajmy wspólnie: Święty Michale Archaniele, pomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.